tym momencie otwieramy zgromadzenie. Proszę Państwa, dlaczego żeśmy się tu zebraliśmy? Ze względu na zorganizowanie jutro szczytu pomiędzy właśnie dotyczącego rynków Dalekiego Bliskiego Wschodu, a w szczególności sprawy irańskiej, na terenie Polski organizacja tego szczytu spowoduje zaostrzenie konfliktu pomiędzy i wmieszanie nas przez Amerykanów w konflikt polsko-irański. To spowoduje, że polska wołowina zostanie wyparta z rynków i nałożone będzie na nas za chwileczkę embargo. To się bardzo negatywnie odbije na stronie rolniczej, na rynku sprzedaży wołowiny i produktów mlecznych na rynki wschodnie muzułmańskie. Nas konflikt tak naprawdę na Dalekim Wschodzie dotyczący właśnie między Ameryką a Izraelem nie powinien interesować. Dzisiaj mamy już sytuację telewizji TVN-u, która pokazuje i tylko w złym świetle przedstawia naszą wołowinę, wypierając naszą wołowinę z rynków europejskich. 15 lipca 2018 roku prezydent Trump podpisał porozumienie z Junckerem na kontyngent europejski. Nie chcemy szkodliwej wołowiny, nie chcemy wołowiny właśnie z tych latyfundiów, które są skarmiane przez GMO, gdzie ta żywność nie jest takiej jakości jak polska. My nie chcemy takiej wołowiny dla naszych obywateli. Chcemy zaproponować Amerykanom i takie pismo po tym właśnie szczycie, który będzie w dniach 13 i 14 zostanie przekazane od związku do pana prezydenta Trumpa, żeby w ramach tej współpracy zakupu przez Polskę w ramach 2 milionów dolarów właśnie rakiet z Ameryki, żeby jeżeli już muszą być kupione, to niech Ameryka kupi 200 tysięcy ton polskiej zdrowej wołowiny. Chcemy pokazać, że nasza wołowina jest znacznie zdrowsza i trzeba w Polsce rozmawiać, bo ponieważ konsumenci nie mają świadomości, że w 90% żywność, która się znajduje w sklepach, marketach, nie jest żywnością polską. Mówimy to cały czas ministrowi rolnictwa o Państwowej Inspekcji Kontroli Jakości Żywności. Morawiecki oszukał rolników, ponieważ nie powołuje Państwowej Inspekcji Kontroli Jakości Żywności. Jesteśmy śmietnikiem w Europie jedynym krajem, który jest śmietnikiem, do którego można wszystko wysłać. Oszukują konsumentów, sprowadzając z rezerw materiałowych z innych krajów wieprzowinę, wołowinę, która tak naprawdę powinna być zutylizowana, ale można naszemu konsumentowi wcisnąć wszystko. I my się z takim czymś jako związek nie zgadzamy. Zapraszaliśmy organizacje związkowe. Szkoda, że nie dołączył. Stoimy dzisiaj w obronie polskiej wołowiny. Polscy hodowcy już dzisiaj tracą złoty 50 zł. A po tym szczycie, proszę Państwa, przez nałożenie embarga na kraje muzułmańskie stracimy znacznie więcej. Więc gdzie jest polski rząd? Gdzie jest pan premier, który powinien chronić rynek rolny i chronić wewnętrznie zdrowie polskich obywateli? My nie chcemy tej silikonowej wołowiny tutaj amerykańskiej w Polsce. Chcemy mieć zdrową żywność, chcemy być krajem, żeby obywatele byli zdrowi. I tutaj przekażę może mikrofon w tej chwili koledze, jednemu z współorganizatorów opowie resztę. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Paweł Ziemiński. Jestem przewodniczącym partii Polska Patriotyczna i należę do grona współorganizatorów dzisiejszego zgromadzenia. Niemal dwa lata temu pan prezydent Donald Trump, odwiedzając Polskę, powiedział pod adresem Polaków wiele ciepłych słów. Mówił, że kocha, a nawet uwielbia Polaków. Kocha i podziwia nasz kraj, że jest zafascynowany duchem polskości,
duchem oporu i walką, zdeterminowaną walką o polski interes narodowy. Ale warto w tym momencie przypomnieć słowa innego, ale już polskiego bohatera historycznego, Józefa Piłsudskiego, który powiedział, że sztuka rządzenia Polakami polega na ciągłym podbijaniu emocji. A zamiast emocji potrzebna nam jest zimna rozwaga oraz szacunek do naszego interesu narodowego, co prezentowała w okresie 100 lat temu narodowa demokracja. To nikt inny jak Roman Dmowski, zdając sobie sprawę z rangi Stanów Zjednoczonych i rangi polityki amerykańskiej w przyszłym układzie światowym, odbył w roku 1917, późną latem, wczesną jesienią, podróż do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się najpierw ze środowiskami polonijnymi, zdobywając poparcie naszej Polonii amerykańskiej, a potem próbował z dobrym skutkiem wytłumaczyć Amerykanom, na czym polega polski interes narodowy. Głównym przeciwnikiem polskich racji w tamtym czasie była wpływowa i do tej pory, myślę, jeszcze bardziej wpływowa diaspora żydowska na terenie Stanów Zjednoczonych, która starała się storpedować inicjatywę Romana Dmowskiego i usiłowała nie dopuścić do powstania niepodległego państwa polskiego z dostępem do Bałtyku. Wówczas to Roman Dmowski przedstawił argumentację, która była argumentacją racjonalną, geopolitycznie bardzo dojrzałą i przekonał zarówno pułkownika Hausa, jak także prezydenta Woodrowa Wilsona, żeby ten poparł słuszne dążenia Polaków do niepodległości i do odzyskania Polski w granicach, gdzie zamieszkuje większość Polska oraz Polski z dostępem do morza. Dlatego, że Roman Dmowski wiedział, że dla prowadzenia samodzielnej polityki potrzebny nam jest dostęp do rynków zbytu. Potrzebna jest nam przestrzeń gospodarcza. Jest to nasze niezbywalne prawo i z tego korzystamy też dzisiaj. Pan Donald Trump, jeżeli mówi, że podziwia Polaków i kocha Polskę, to muszę oczywiście też odwołać się do jego ducha przedsiębiorczości, bo to jest przecież bardzo dobry biznesmen, że Polska ma takie same prawo jak Ameryka prowadzić swoją gospodarkę i realizować swój interes gospodarczy zgodnie z naszymi aspiracjami, zgodnie z naszymi możliwościami. A w odniesieniu do polskiej gospodarki pod auspicjami czy pod regulacjami tak zwanego konsensusu waszyngtońskiego z 1989 roku, Polska nie może realizować swojej samodzielnej polityki gospodarczej. Niestety przez cały 30-letni okres rządy w Polsce podporządkowały się zupełnie wytycznym Waszyngtonu i realizują politykę pomyślności korporacji amerykańskich, ale nie pomyślności polskich producentów rolnych, przemysłowych, polskiego handlu i interes polskiego konsumenta. Ta świadomość wśród Polaków jest ciągle mała, ale rosnąca. I obecność państwa dzisiaj tutaj świadczy o tym, że zdajemy sobie sprawę, co jest w naszym interesie. W naszym interesie jest produkcja dobrej, zdrowej żywności na potrzebę naszego społeczeństwa oraz dzielenia się tymi olbrzymimi nadwyżkami, które możemy wypracować. Dzielenie się tym z krajami innymi, które nie mają tych możliwości. Rynki Bliskiego Wschodu, rynki krajów arabskich, ale także Iranu, to jest nasz naturalny partner, z którymi mamy długoletnie kontakty i te produkty polskie są tam zawsze dobrze i do tej pory też dobrze oceniane, ale ta pasa może się skończyć. Dlatego, że geopolityczne cele Stanów Zjednoczonych nie są zgodne z celami polskiej polityki gospodarczej.
Nie dziwimy się tego. Ameryka może mieć własne cele i ma prawo je realizować, ale nie kosztem Polski. Dlatego, że Polska jest krajem suwerennym, a w Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych zapisane jest, że wszystkie narody mają prawo do rozwijania, do realizowania swoich ideałów wolności i własnych interesów narodowych. Więc my odwołujemy się do tej idei z czasów powstania Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone to jest młody kraj, on ma niecałe 250 lat, a Polska to jest kraj o starej historii, starej tradycji. Kiedy Polacy nawiązywali stosunki gospodarcze z krajami Bliskiego Wschodu, to Stany Zjednoczone były prerią i lasami zamieszkałymi przez tam rdzenną ludność indiańską i przez bizony. Polacy natomiast prowadzili wymianę handlową z krajami arabskimi oraz z Iranem, z dawną Persją. To Lechistan i Persja niemal 600 lat temu nawiązały stosunki dyplomatyczne i handlowe i przez cały ten okres była to współpraca oparta na wielkim zaufaniu, szacunku i przyjaźni. Nigdy nie zawodziliśmy jedni drugich w najcięższych momentach. Dlatego dzisiaj nie wyobrażamy sobie, żeby stolica Polski miała być miejscem, z której będzie atakowany Iran. Dlatego, że Stany Zjednoczone oraz ci ich wasalni politycy, polscy politycy udają, że chodzi o jakąś politykę bliskowschodnią, a tak naprawdę chodzi o wyeliminowanie Iranu jako istotnego gracza w tej polityce bliskowschodniej. A Iran jest krajem, które ma prawo do realizowania własnych interesów narodowych, a Polakom nic do tego, dlatego że polski interes sprowadzić należy do wymiany handlowej z Iranem, a nie do terroryzmu politycznego oraz ewentualnego najazdu militarnego. Chcielibyśmy przedstawić Polakom też kilka faktów o tym, jak wygląda współpraca amerykańsko-polska na przestrzeni ostatnich lat. Polityka Stanów Zjednoczonych obecnie, pomimo deklarowanej przyjaźni, może spowodować, że Polska będzie miejscem konfliktu międzynarodowego. To Polacy w 1945 roku zastali Warszawę zrujnowaną dzięki bestialskim działaniom wojsk hitlerowskich. A te wojska hitlerowskie były wyposażone w broń przez jednego z największych producentów Rheinmetall Bersing, czyli koncern, który powstał z powstania dwóch dużych firm niemieckich, Rheinische Metallwerke und Maschinen, które były finansowane przez J.P. Morgan i przez General Electric oraz amerykańską korporację United States Steel Corporation. To kapitał amerykański wyposażył niemiecki przemysł zbrojeniowy w możliwości produkowania broni, którą potem atakowano Polskę, rujnowano Warszawę, a Polacy musieli ją odbudowywać z trudem. I teraz jest pięknym miastem. Proszę Państwa, Amerykanie ponieśli w czasie II wojny światowej straty w wysokości około 300 tysięcy istnień ludzkich, gdzie 290 tysięcy to byli żołnierze, reszta ludność cywilna, ale to głównie marynarze floty handlowej. A chciałem przypomnieć tutaj przed ambasadą amerykańską i odwołać się do sumienia pana prezydenta Trumpa, że Polaków w samym powstaniu warszawskim zginęło 180 tysięcy ludności cywilnej i 20 tysięcy żołnierzy źle uzbrojonych powstańców, zdradzonych właśnie przez anglosasów. I dlatego my mamy moralne prawo i polityczne prawo mówić o tym, że Warszawa nie będzie i nie powinna być miejscem, z których będzie wypływały impuls wojenny w stosunku do Bliskiego Wschodu. Sprzeciwiamy się temu, apelujemy do pana prezydenta Trumpa i do świadomych polityków amerykańskich,
dlatego że naród amerykański był zawsze przyjazny Polakom. To Polacy budowali dostatek Stanów Zjednoczonych. To miliony Polaków budowały i budują dorobek Stanów Zjednoczonych, czego nie czynią Amerykanie. Dlatego mamy moralne prawo mówić to z podniesioną głową. Dziękuję.